z racji, że dalej nie żeglarsko. Jedziemy na wycieczkę. Mina Antonego mówi wszystko. Odbiera jazdę komunikacją zbiorową na drugą stronę Korwali jako osobistą porażkę. No co robić, co robić? Jesteśmy w pociągu i dlaczego w pociągu, a nie na łódce? Bo strasznie wieje, przyszedł taki sztorm Alex, przy okazji Alex, i jest w całej Cornwalli, ciągnie się gdzieś tam na English Channel, Biska, no taki wielki i wieje strasznie, nawet 50 węzłów, nie ma szans, żeby gdziekolwiek płynąć, więc wybieramy się pociągiem do Port Isaac. Port Isaac to jest miejsce, które może znacie jako Portwyn, gdzie mieszka dr Martin. Na Netflixie jest taki serial, bardzo go lubię, więc po prostu jadę zobaczyć te miejsca. Miejsce, które znam z filmu, myślę, że będzie fajnie. Niedaleko jest Tintagel. To miejsce też możecie znać, bo tam podobno urodził się Artur. Tam są ruiny, ale te ruiny plus klify, plus w ogóle Atlantyk, wygląda to cudnie i chciałabym to zobaczyć. Niestety, wczoraj pojawiła się informacja, że ze względu na to, że jest ten wiatr, wszystko straszne, ten sztorm, zwiedzanie zamku jest niemożliwe. Przebywanie na klifach przy tym wietrze jest niebezpieczne. Co tu robić? Co tu robić w taką pogodę? Isaac to wioska rybacka, miejsce zdjęciowe serialu dr Martin, jak już wspominałam. Wioska leży u wybrzeży Atlantyku w północnej Cornwalli. Kiedyś był to duży port, ale jak to bywa, czasy się zmieniły i obecnie jest to zdecydowanie miejsce turystyczne. Black. Is that cool? Cool. No. Cool. Granite? Tam jest dom i gabinet lekarski doktora Martina. Serial opowiada historię znakomitego chirurga naczyniowego, który zapada nagle na hemofobię, czyli lęk przed krwią. Porzuca więc karierę w Londynie i zostaje wiejskim lekarzem od wszystkiego. Na końcu świata. I dziwi się, że lokalni rybacy i prości ludzie jakoś nie doceniają jego geniuszu. Right behind you. Moją ulubioną postacią w filmie jest pełna zachwytu dla nowego doktora, farmaceutka pani Tischel. I właśnie zbliżamy się do jej królestwa. Teraz to sklep z cukierkami. Gobstoppers? Gobstoppers. Stop your mouth. It's very hard. It's about 10 hours. And that will make it quiet. Czy Antony coś zasugerował? Wszystko tutaj znane mi z 9 sezonów serialu. Przetwórnia, plat, port. Czuję się, jakbym przeszła przez szklany ekran. Mm.
Mają tutaj na przykład swoją grupę szantową, kościół, szkołę i wyjątkowo wąską uliczkę nazwaną przez lokalsów Squeezy Belly, czyli Aleja Wciągniętego Brzucha. Na drugi dzień nic się w pogodzie nie zmieniło. Nic na lepsze w każdym razie. Więc jedziemy autobusem do Bood, jednego z najdroższych miejsc brytyjskiego wybrzeża. Ale pogoda nawet na zwykłe chodzenie za ekspresyjna. Uparłam się, że chcę popatrzeć na Atlantyk, no to idziemy. 1-0 dla sztormu, nie da rady. Wymyśliliśmy sobie, że przyjedziemy sobie do tego słynnego surferów miejsca. Ja po prostu sobie będę patrzeć na ocean i delektować się tym widokiem, nawet jeżeli jest taki wściekły teraz. Wysiedliśmy z autobusu, próbowaliśmy dojść na plażę, ale się nie dało. W sensie pierwszy raz mi się zdarzyło coś takiego, że deszcz wrzał tak mocno w oczy, że nie dało się patrzeć. Takie gogle narciarskie musiałabym sobie założyć, nie ma nic. Może normalne okulary trzeba by założyć. No nie dało się. 5 minut byliśmy mokrzycami, wróciliśmy do pubu i czekamy na jedzonko. Zobaczymy, może potem będzie lepsza pogoda. No taka kornwalijska bardzo. Coated? Jacket potato. Jacket potato. Sunday lunch? Yes. Teraz nieco ciężsi i pełni energii atakujemy plażę jeszcze raz. Co? My nie damy rady? Nie daliśmy. Przez te kilka minut przelało i przewiało nas dogłębnie. 2-0 dla sztormu. Koniec rozgrywki. Wracamy. A gdzie wybierzemy się następnym razem, zobaczcie w kolejnym odcinku. Do zobaczyska. Pa!